Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj za pomocą programu AOMA Backupper sklonujemy sobie system operacyjny z tradycyjnego dysku twardego na dysk SSD. Program mamy zainstalowany, jest już uruchomiony. Klikamy tutaj w opcjach programu Clone. I tutaj mamy coś takiego jak System Clone. Clone to Migrate, Use System to SSD or Other Disk. Klikamy System Clone. Mamy tutaj wszystkie nasze dyski widoczne. Jest tak, pierwszy dysk 0, 238 GB to jest dysk SSD, który mamy. Tutaj widać, że na nim już ktoś próbował system instalować, ale dysk jest tak naprawdę pusty. Drugi dysk to jest 273 TB. Pierwsza partycja 500 MB, druga 105 TB, ale zajęte tylko 203 GB. Tutaj mamy system zainstalowany. Widać, że na tym dysku coś się też dzieje, bo jakieś sektory są nieulokowane, ktoś wyciął jakąś partycję, żeby na dysku się nie pojawiały błędy. Prawdopodobnie gdzieś tutaj mogą być jakieś błędy na tym dysku, ale to by trzeba było sprawdzić, dlatego tak jest zrobione. Dobra, klikamy Destination Partition, czyli dysk z systemem operacyjnym. Dysk z systemem operacyjnym na... Dobra, klikamy Destination Partition, czyli dysk, na który będzie przekopiowana cała partycja systemu operacyjnym. To jest nasz dysk. Dysk SSD oczywiście. Klikamy Next. I tutaj nam pokazuje, że 1,05 TB i 500 MB zostanie na przekopiowane na partycję, na dysk SSD. Klikamy Start Clone. W tej chwili mamy klonowany nasz dysk. Czekamy, aż operacja się zakończy. Może to troszkę potrwać. Wszystko zależy od tego, ile danych mamy na dysku. Tutaj jest około 200 GB, więc trochę to potrwa. Jak widać, klonowanie zostało zakończone. Teraz wystarczy tylko ponownie uruchomić komputer, ale w BIOSie zmieniamy opcję na uruchomienie z nowego dysku, czyli z dysku SSD. Wybieramy nasz dysk SSD w BIOSie i wszystko, komputer się uruchamia z dysku SSD.